Szanowni Państwo, jest godzina 3:40. Jest godzina 3:40. Mam tyle lat, w historii swojej nigdy nie przeżyłem czegoś takiego, aby wiatry były przez 2 dni tak silne jak teraz. Proszę bardzo, żeby ich konsekwencje były takie. Nie wiem, czy mnie będzie słychać, czy zgarnie to mikrofon. Wiatry są straszne. Wiatry są po prostu przerażające. Pozdrawiam Malwinę Cecułę. Ona pisała, że nie może przez to spać. Ja tak samo mam zwierzęta. Musiałem teraz wyjść do zwierząt. Będą wielkie szkody. Wielkie szkody spowodowane tymi wiatrami w całym kraju. Proszę bardzo, jakie szkody będą u mnie? Olbrzymie, proszę, aż wyłamało tutaj metal. Proszę sobie wyobrazić, jaka to jest prędkość wiatru. Mam tyle lat. Zwierzęta chcą się schronić do domu. Chodź, gdzie? Mam tyle lat. Nigdy czegoś takiego w historii nie było. Nigdy. I niech mi nikt nie mówi, że to jest... O, proszę bardzo, proszę spojrzeć, jak powyginało, jak poniszczyło. Proszę bardzo. Folie. Proszę spojrzeć, proszę. Jak poniszczyło nam folię. To jest metal. Jest wszystko poniszczone, szanowni państwo. Są wielkie szkody u nas. Niech mi nikt nie mówi. O, jak to wszystko. Proszę sobie zobaczyć, jakie są szkody porobione, jeżeli chodzi o płot. Tutaj, o, proszę, jak to wszystko lata. Proszę spojrzeć. To są szkody. Tyle mam lat, czegoś takiego, moi drodzy, w historii tutaj nie było. Proszę, jak się poruszają. No to jest coś niesamowitego, co się tutaj dzieje. Szkody są kolosalne. I teraz jako jasnowic zastanawiam się, z czym mamy do czynienia. Trzęsę się cały, jest mi po prostu zimno, jest 3:30 w nocy. Jestem już w domu. Szanowni Państwo, czegoś takiego jak mieszkam przez tyle lat nie widziałem. Nie widziałem zresztą czegoś takiego przez całe swoje życie. To nie jest coś normalnego, a w związku z tym zadaję pytanie i nie wiem, czy do serii z archiwum Nazara, gdzie zajmuję się treściami o charakterze niedotykalnym, niezmierzalnym, czy zadać sobie pytanie, czy coś się do nas zbliża. Wielu z was pisało, że to jakaś planeta Nibiru. Wielu pisze, że jest przebiegunowanie. O co chodzi? Na pewno to, co pokazałem wam, nie jest normalne. Zdarzyło się pierwszy raz w moim życiu coś takiego. Te wiatry są nienaturalne i nienaturalne, ale
One wołają, te wiatry wołają do ludzi, byśmy się zastanowili nad tym wszystkim. Byśmy się zastanowili nad swoim istnieniem, nad swoim zachowaniem. Byśmy może zaczęli rozumieć, że nie my jesteśmy panami tej ziemi, że ponad tym wszystkim jest ktoś, kto domaga się szacunku, kto domaga się swojego niezbywalnego prawa do miłości, bo sam jest miłością, a któremu na imię Pan Bóg. Zachowanie ludzi jest coraz gorsze. Postawy ludzkie są coraz gorsze. Wybory ludzkie są coraz gorsze. Czy to, te wiatry, te zniszczenia, które na pewno będą, które będziemy słyszeć w telewizji, w radiu, o których będzie się mówić jeszcze długo. Czy to nie jest, to można powiedzieć, pomstą Bożą. Dlatego zastanowię się, jako jasnowidz, czego znakiem, czego symbolem jest ten wiatr. Co z nim przychodzi, z wiatrem? Bo zawsze co z wiatrem musi przyjść. Jak widzieliście, ogromne szkody w naszym gospodarstwie, poniszczone różne rzeczy. Dobrze. To będą dodatkowe koszty, jak to się mówi, w moim życiu. Wielu z was mówi o przygotowywaniu się do Wielkiej W. Powiem prawdę, ja czasem nie mam z czego się przygotować. Taka jest prawda. Ale to już inny temat. Zaczynamy. Szanowni Państwo, nie mogąc spać, nagram kilka słów do was. Poszedłem po raz drugi. Teraz nie sam na dwór. Poprawić, co się da. Poprawić, co się da. Pokazałem Państwu tylko 1/10 szkód, które są zrobione. 1/10 szkód. Czas się zastanowić, co przychodzi z tym wiatrem? Jakie przesłanie niesie ten wiatr? Dlaczego jest coś takiego? Mam tyle lat. Nigdy nie spotkałem się z czymś takim, żeby przez 2 dni na okrągło wiał wiatr tak bardzo silny. Oczywiście cieszę się, że zrealizowała się wizja, którą mówiłem. Pisaliście do mnie, kiedy dwóch ludzi, już nawet pan licho nie będę o nich wspominał, bo szkoda słów na tych ludzi, którzy mówili wam w jakimś tam programie we dwóch, że na święta Bożego Narodzenia nie będzie prądu. Pisaliście z przerażeniem, czy to prawda. Odpisywałem, mówiłem i powiedziałem w filmie, że nic takiego się nie wydarzy i nic takiego nie miało miejsca. I na Boże Narodzenie, i na Sylwestra prąd w Polsce był i nikt tego prądu nie wyłączył. Ale powiedziałem, że 2022, jeżeli będą wyłączenia, to będą spowodowane warunkami atmosferycznymi, wielkimi wiatrami, takimi, jakimi nigdy Polska jeszcze nie widziała. I z tym mamy do czynienia. Nie ma prądu. Nie mamy prądu od kilku godzin. Tych godzin jest chyba 6 czy 7 już. Nie mamy prądu. Takich gospodarstw domowych w Polsce jest bardzo wiele.
Jest noc. Jest godzina koło czwartej. Zapewne rano usłyszymy o wielkich zniszczeniach na obszarze kraju. Tych zniszczeń jest jeszcze więcej, niż przedstawią wam w mediach. Problem w Polsce mediów polega na tym, i o to mam zawsze żal, że kiedy trzeba dzwonić dzwonem i prawdę powiedzieć, to się społeczeństwo usypia i uspokaja. To się społeczeństwo usypia, uspokaja. A po tym poznać dojrzałe demokracje, że się otwarcie mówi o pewnych sprawach, że się otwarcie mówi na pewne tematy. Polska pretenduje do bycia krajem wielce demokratycznym, a własnych sojuszników, własnych przyjaciół nie potrafi uszanować. Ściek płynący z Moskwy tutaj jest bardziej cuchnący w tym kraju, niżliby inne dopływy czystszych rzek. Taka jest prawda. Nie ma równowagi medialnej w Polsce, ale to jest jeszcze inny temat. Może ten temat będzie wkrótce, daj Boże, rozwiązany. Co te wiatry niosą ze sobą? Co te wiatry chcą nam powiedzieć? Powiedziałem hasło Nibiru, Planeta X. I nie ukrywam, że tylko i wyłącznie pod wpływem państwa sugestii umieszczonych w komentarzach o tym pomyślałem. I nie ukrywam, że zacząłem czytać. Przed chwilą sobie włączyłem internet, przeczytałem, co to jest w ogóle ta planeta X, ta planeta Nibiru. I czytałem to z myślą taką, by mi przyszło światło, by mi przyszła myśl, intuicja w trakcie czytania, czy to ma sens. Czy to jest prawdą? Nie jest to prawdą i nie ma to sensu. Nie jest to prawdą i nie ma to sensu. Taka pierwsza myśl, pierwszy odruch, że jest to zmyślone. Druga myśl, która się pojawiła, a wy sobie państwo kochani łączcie te klocki, bo ja się na tych sprawach dziwactw po prostu nie znam. Ale wiem, że są wśród was tacy, którzy pewnymi tematami się interesują. Proszę sobie łączyć klocki. Druga myśl, która przyszła mi podczas czytania na temat Planety X, to był posąg Ramzesa II. To był posąg jakiegoś faraona egipskiego, wysoki. Ramzes II był tym faraonem, który był najpiękniej się zapisał, jeżeli chodzi o karty historii Egiptu. Dlaczego mi się skojarzył pomnik w ogóle faraona? Czy to ma znaczenie, że to był Ramzes II? Czy to ma tylko znaczenie, że jest odniesienie do Egiptu? Nie wiem tego. Nie wiem tego. A to mi się skojarzyło. Na pewno słyszycie te wiatry, jak uderzają tu w szybę. Dlatego nie mogę spać. Agnieszka Katarzyna, Malwina Cecuła piszą w komentarzach, też nie mogły spać. I takich ludzi w całej Polsce są tysiące. I pozdrawiam was, tych, którzy tej nocy dzisiaj nie mogli spać. I łączę się z wami. Łączę się z wami. Nasze zwierzęta przerażone. Tak. Więc ten temat planety X, planety Nibiru odrzucam. Natomiast inna rzecz, która mi przychodzi na myśl. Ad hoc. Ona przyszła zaraz po skończeniu czytania dwóch tylko artykułów na temat tej planety X i zdałem sobie sprawę, że to coś jakieś pomylone jest, że to jest nie, coś nie tak. Coś tutaj jest nie tak, że coś jest zafałszowane. Przyszła mi myśl taka, że ten rok, bo zobaczcie, jeżeli ja miałem wizję, grudzień, styczeń, że ten rok to będą wielkie wiatry, że będą wielkie wiatry, które spowodują nie oni, jacyś tam panowie w czarnych garniturach, jak to niektórzy robili w swoich programach, tylko żeby mieć wyświetlenia i was oczarować w cudzysłowie,
Nie oni będą winni temu, że nie będzie prądu. Nie oni będą ten prąd wyłączać, ale warunki atmosferyczne. Ale wiatry. I mam takie wrażenie, że skoro mówiłem o tym zaraz na początku roku, że to jest jakby emanacja na cały 2022. 2022 to będzie rok, w którym dojdzie na terenie Polski i Europy bardzo będzie boleć Wielka Brytania, Szkocja. Szkocja mi się skojarzyła. Norwegia mi się skojarzyła. Wszystkie kraje nadmorskie mi się skojarzyły. W Europie. W tej Europie bardziej tak bliżej Polski. I nasza ojczyzna Polska. Kojarzy mi się teraz trzy rzeczy. Pierwsza rzecz. Będziemy świadkami wielkich zrywów powietrza. Jeszcze większych niż tej nocy. Wielkich zniszczeń. Będą obrazy latającej w powietrzu fotowoltaniki. Zerwanych dachów. Pogiętych prętów. Zniszczonych domów. I będą przy tym wielkie deszcze. Z wielkimi wiatrami wielkie deszcze. Będą pokazywane rodziny. Czechy, Słowacja. Bardzo Czechy dostaną też. Będzie wielka powódź. W Czechach będzie woda. I wiatry. I pokazywane cierpiące rodziny. Dojdzie jak gdyby do zerwania nieba, można powiedzieć. Zacznie się o tym mówić w Europie i na świecie być może, że coś naprawdę dzieje się niebezpiecznego z klimatem. Że nachodzą, takie mam taka myśl, nachodzą na siebie jakieś płaszczyzny wiatrów, nie znam się na tym. Ale mam taki obraz, jak pokazują nam meteoropaci, wiecie? Czy tam meteorolodzy, przepraszam. Takie płaszczyzny wiatrów, które nie powinny na siebie nachodzić. Nie znam się na tym. I proszę się nie czepiać. To są wizje. Ja nie jestem specjalistą od wszystkiego. Bo zaraz już zaczną mi pisać, że może nie ma jakichś tam płaszczyzn. Zaczną wymyślać. Takie coś mi się kojarzy. Nie umiem tego nazwać. Jakieś płaszczyzny, które na siebie nachodzą. Kolor jasno-różowy, jakby na tym obrazie. Mam jasno-różowy, biały. Nachodzą. Te płaszczyzny powinny na siebie nachodzić. Stąd jakieś wielkie zmiany w powietrzu. Mam takie wrażenie, obejmować będą wiele krajów w całości. To, co my mieliśmy teraz, alert RCB, o tym, że cała Polska na czerwono i wszyscy dostali na swoje telefony powiadomienia, to będzie naprawdę często. Sami zwrócicie na to uwagę, będziecie pisać, że częściej dzieje się to w 2022 niż w innych latach. Miasto na L, litera G i H jest w Anglii, Wielkiej Brytanii. Long? Nie wiem. No skojarzyło mi się... Głupia nazwa, na pewno nie ma takiej. Longheim albo...
Taka dziwna nazwa. Też ucierpi. Birmingham. Taka nazwa jest, taka miejscowość. Birmingham? Albo coś takiego? Też Polacy muszą uważać, którzy tam mieszkają. Skojarzył mi się dom. A ten dom jest dom Polaków, bo ja byłem w wielu krajach i tam, gdzie są Polacy, tam są firanki w oknach. Dziwne, ale tak prawdziwe. I latała ta firanka aż tak mocno. To znaczy co? Wielki wiatr, deszcz. Zalane ulice. Podtopienia. Studzienki nie będą nie wytrzymają. Tak. W zeszłym roku mówiłem, że na południu Polski wskazałem jakiś obszar, musicie wracać do filmów poprzednich, że będzie powódź. Nie wiem, czy na Podkarpaciu było, czy okolice, czy Podhale, już nie pamiętam. To się zrealizuje w tym roku. I wiele wizji się z zeszłego roku zrealizuje też w tym roku. To jest pierwsze, drugie trzęsienia ziemi. Będziemy świadkami poruszenia ziemi. Europę mają dotknąć wiatry i powodzie. Posłuchajcie, co mówię. Mają nią wstrząsnąć na opamiętanie. Eurazję i Azję mają dotknąć wielkie trzęsienia ziemi. Częstsze jak w innych latach. I na takich obszarach, na których jeszcze nie były też. A z nimi poruszenia wody. Bo to woda będzie dla wszystkich obszarów, dla całego globu ziemskiego. W tym roku 2022 woda będzie niosła jako wspólny mianownik wiele zniszczeń. Woda. To będzie bardzo deszczowy rok. Co będzie dziwne, nikt nie będzie mówił o płytach tektonicznych, bo ogólnie trzęsienia ziemi są na skutek ruchu płyt tektonicznych. A nikt o tym nie będzie mówił. Tak jakby to się nie działo przez płyty tektoniczne. Tak jakby ziemia drżała sama z siebie. Nie wiem, czy to jest możliwe. Pewnie głupoty mówię, ale tak mi się skojarzyło. Gdzieś na jakimś obszarze ziemi. To mogą być okolice Stanów Zjednoczonych, Kanady. Będą wstrzymane prace wydobywcze ropy. Będą bardzo poważne straty. O tym się będzie mówić. Gdzie z przyczyn atmosferycznych, związanych albo z trzęsieniem ziemi lub z lękiem o trzęsienie ziemi w tym obszarze, będą na długi czas wstrzymane prace wydobywcze ropy. A będzie to miało znaczenie bardzo duże, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne, o dostęp do ropy, ceny ropy. Ceny ropy, baryłki ropy w tym roku poszybują do góry. Polski rząd nie będzie w stanie nic zrobić. I nie tylko polski rząd. Poszybują do góry. Będzie się coraz częściej mówić o elektrycznych samochodach. W ogóle powstaną jakieś inne samochody, napędzane czymś innym. Powiem coś śmiesznego. Będziemy chcieli się bardziej unosić nad ziemią. Nie rozumiem tego, co powiedziałem. A taka mi myśl przyszła. Może. Trzecia sprawa.
Trzecia sprawa. To ogień, który dotknie. A patrzcie, my w Europie będziemy odczuwać deszcze, nie? Ameryka Południowa, Ameryka Północna, Stany Zjednoczone, Kanada. Temperatura. Wielka temperatura. Ogień. 2022 rok. Przeznaczenie. Mówię, co mi na myśl przychodzi. Jestem jasnowidzem. Czasem sam się lękam swoich słów. Czasem ich nie rozumiem. Ale czym bardziej nie rozumiem, tym więcej się sprawdza. Australię dotknie susza, piaski i susza. Sucho. I niebezpiecznie sucho. Susza. Nie wiem, czy w tym roku, ale w przyszłości, dość niedalekiej, te kraje, które kiedyś były rolnicze, nie wiem, skojarzyła mi się Arabia Saudyjska, nie wiem dlaczego, te kraje, które kiedyś były rolnicze, które stworzyły coś nietypowego na danym obszarze. A to jest kwestią przyszłości. Te kraje będą musiały wrócić do podstawowych założeń, do rolnictwa. Nie wiem, czemu to mówię. Dziś Arabia Saudyjska i inne kraje tego typu, jak Emiraty Arabskie i tak dalej, bawią się, opływają w złoto. W przyszłości będą krajami rolniczymi. Tak. Wielkiej przyszłości. Późno, później. I spójrzcie, nic nie mówię o Afryce. Bo na tle tego wszystkiego, co się będzie działo na Ziemi, Afryka stanie się kolebką spokoju i przyjdzie dzień, że dostrzeże to cały świat. Ta zapomniana, ta lekceważona, ta, której potencjał był hamowany, stanie się kolebką rozwoju i pokoju. I kiedyś już o tym mówiłem, byłem pierwszym, który o tym powiedział. Tak się później wydarzyło, że kilka godzin po mnie nadawał inny gość, który wysłuchawszy mojego filmu powiedział dokładnie to samo. Tak. Afryka będzie kolebką pokoju, Afryka. Afryka stanie się Stanami Zjednoczonymi świata. Wielka przyszłość czeka Afrykę. Odnowa, umocnienie i praca całego świata się na to złoży. Afryka, takie słowo mi przychodzi, sprawiedliwość dziejowa. Afryka dotknie sprawiedliwość dziejowa. Byłem świadkiem sytuacji, gdzie byłem na obszarze, gdzie żyli miliarderzy, milionerzy. Tylko nie zdawali sobie z tego sprawę, co mają w domu. Po prostu byłem w takich kamieniołomach, takich, to nie kamieniołomy, takie jakby oni sobie studnie takie
jamy potworzyli i wchodzili w te jamy, wydobywali diamenty. Oczywiście pieczę nad tym trzymał Europejczyk, Francuz. I wypłacał stawkę dzienną. Kilka centów w przeliczeniu na ich nie pieniądze, to ich tak więcej jak u innych. Ale gdyby miał tak płacić sprawiedliwie, to powinien zapłacić kilka tysięcy dolarów. Ale oni się nie znali. Oni myśleli, że tak jest, że tak musi być. A gdyby im powiedzieć prawdę, to kłóciliby się z tobą, że ty mówisz nieprawdę. Tak to jest. Dlatego sprawiedliwość dziejowa, jakby wynagrodzenie za ból i cierpienie. Wiecie, że ja się... Ach, tego nie mogę powiedzieć. Tego nie mogę jednej rzeczy powiedzieć. Może kiedyś. Może tak nawiążę tylko, żeby was nie zostawić bez odpowiedzi. Kiedyś się zastanawiałem, dlaczego na wielu obszarach Afryki jest sucho. Dlaczego w ogóle nie pada. To jest niemożliwe, żeby nie padało. Dlaczego? Dlaczego kiedyś padało, teraz nie pada? Świat posiada różne technologie. Tyle. To będzie rok poruszenia w powietrzu, na ziemi i w wodzie. Cała zachodnia Europa ucierpi przez to. Kto wie, kto wie, czy za tym nie stoją jakieś technologie ziemskie, ludzkiego pochodzenia. Czy ktoś nie nacisnął jakiegoś guzika i nie sprawia, że na danym obszarze jest jakiś wiatr. A my tu się zastanawiamy nad planetą Nibiru. Nie wiem. Wiem jedno. Ktoś mówił przebiegunowanie. Chcę powiedzieć, że być może jedno i drugie, i przycisk, i przebiegunowanie jest prawdą. Ten wiatr pokazuje nam, że nie jesteśmy panami ziemi. Że powinniśmy jako ludzie wrócić do szeregu. Poznać swoje miejsce, jak to się mówi w kosmosie. I zrozumieć, że jest ktoś nad nami. Czy to Bóg, czy żywioły, czy wszechświat. Jak zwał, tak zwał. Na koniec chcę powiedzieć jedno zdanie, które mi przyszło na myśl teraz. Że nie jest bezpiecznie, jeśli łono matki nie jest już bezpiecznym miejscem. To znaczy, że nigdzie nie jest bezpiecznie. Do usłyszenia.